poniedziałek, 21 grudnia, w Dzierżoniowskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej. Dzisiejsza sesja jest wyjątkowo ważna, bo to jest sesja budżetowa, najważniejsza w danym roku. Będziemy przyjmować budżet. Przed uchwaleniem budżetu będzie jeszcze miała uroczystość wręczenia panu Henrykowi Smolnemu, dyrektorowi naszego muzeum i twórcy tego muzeum, wieloletniemu radnemu i przewodniczącemu Rady Miejskiej Dzierżoniowa, jak i również członkowi zarządu powiatu, honorowego medalu zasłużony dla Dolnego Śląska. Honorową odznakę będzie wręczał radny sejmiku województwa dolnośląskiego pan Piotr Sysiński. Bardzo jest to zapewne też dla mnie pewnym takim, oczywiście miłym, ale zaskoczeniem, tym zaproszeniem wpierw do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie miała się odbyć uroczystość i dzisiaj na sesji Rady Miejskiej rzeczywiście mogłem odebrać to odznaczenie dla regionu, dla województwa dolnośląskiego. Myślę, że to moje zaangażowanie, ja jakoś tam oceniam mimo wszystko w takich działaniach tych codziennych dosyć, bym powiedział, skromnie. To znaczy od iluś tam lat, rzeczywiście ponad 10, jestem jakby odpowiedzialny za ten ruch regionalistyczny na naszym terenie. No i oczywiście po części także usiłujemy wychodzić poza naturalnie Dzierżoniów, ziemię dzierżoniowską. Stąd taka stała, można powiedzieć, współpraca również z czasopismem, periodykiem Dolny Śląsk, publikacje także właśnie na terenie Wrocławia, mówiące właśnie o tym naszym regionie i tak dalej. No i szereg innych działań takich codziennych, których podejmuje się Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, czy też właśnie te działania związane z promowaniem tego dorobku kulturowego wcześniejszych pokoleń tej ziemi poprzez wystawiennictwo, poprzez działania w ramach muzeum, które na naszym terenie funkcjonuje w Dzierżoniowie. Także, no cóż, mam nadzieję, tak jak wcześniej powiedziałem, że to też będzie dla mnie takim dodatkowym bodźcem, dodatkową, na pewno też będzie wpływało na te moje takie zaangażowanie na rzecz województwa dolnośląskiego. Głównym tematem sesji było uchwalenie budżetu miasta na przyszły rok, w którym na inwestycje zapisano prawie 21 milionów złotych. Tu duże uznanie dla burmistrza za odwagę. Budżet po raz pierwszy przekroczy 100 milionów złotych, ale to nie jest ostateczna kwota z tego względu, że budżet ocenia się później po wykonaniu budżetu. Przy absolutorium ta kwota może się zwiększyć. Budżet ostrożny, ale proinwestycyjny, czyli będzie dalsza kontynuacja rozwoju naszego miasta. Z tych najważniejszych inwestycji to będzie rozpoczęcie tego centrum przystankowo-przesiadkowego, co za tym idzie, będzie też remontowany odcinek ulicy Kilińskiego, która jest w bardzo złym stanie od mostu aż do przejazdu kolejowego. Będzie dalszy ciąg modernizacji kwartału południowo-wschodniego, czyli tam ulica Staszica, Struga, Słowicza i następnie będzie jeszcze tworzona ulica Kamienna, to jest między ulicą Piaskową a Media Expert, żeby uwolnić tam działki pod budownictwo mieszkaniowe, tak samo jak i w kierunku Świdnicy za Tesco, również tam będą działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Zostanie dokończony również park rekreacyjny przy ulicy Sikorskiego i wiele innych inwestycji, zarówno drogowych, oświatowych. W sumie to jest 38 czy 39 inwestycji na kwotę 21 milionów złotych. Także będziemy mocno rada wspierać burmistrza w tych działaniach, żeby ten budżet został w 100% wykonany. Ostateczny kształt przyszłorocznych inwestycji w dużym stopniu uzależniony jest od tego, na jakie zadania będą w pierwszej kolejności ogłaszane konkursy na unijne dofinansowanie. Te inwestycje prawie w 100% są pewne, w zależności jeszcze od pozyskiwania środków, bo założony w budżecie deficyt 4-milionowy
po to jest zrobiony, to nie jest straszny deficyt, żeby mieć możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w tym okresie do 2020 roku. Może się zmienić w ten sposób, że pozyskamy pieniądze jeszcze na inne inwestycje. Mogą być dodatkowe inwestycje, które są ujęte w inwestycyjnym planie dzierżeniowa. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły 16. sesję Rady Miasta Dzierżeniowa. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Miejskiej Dzierżeniowa i swoim własnym życzę Państwu spędzenia miłych, radosnych świąt w gronie najbliższym, a w nadchodzącym 2016 roku spełnienia wszystkich oczekiwań i wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam Państwa.